Cześć, witam Was serdecznie. To Tomek Sługi z Rekord i dzisiaj rozmawiamy o zarabianiu w branży muzycznej. I tutaj, oczywiście, skupiamy się na usługach, ale każdy artysta również może z tego coś wynieść. I dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o takim postrzeganiu liczb. My, niestety, no, często sobie coś w głowie nadpisujemy, czyli widzimy na przykład jeden post na mediach społecznościowych, który ma tysiąc lajków, ma bardzo dużo obserwujących, i już myślimy, że ta osoba na pewno zarabia z muzyki. Widzimy jakiś Mały profil na Instagramie i myślimy, no nie, no przecież ta osoba nie ma prawa zarabiania z muzyki. Także myślę, że na początku musimy obalić mit, ten, że lajki nie równają się temu, ile gdzieś osoba zarabia czy i czy w ogóle zarabia z muzyki, bo mam bardzo dużo znajomych, którzy w ogóle nie mają profilów na mediach społecznościowych, a ich studio, usługi czy produkcje przydają się świetnie. A ja znam też osoby, które mają Instagramy bardzo rozbudowane czy media społecznościowe i. Wciąż nie zarabiają z tej muzyki. Także nie możemy tych liczb na mediach społecznościowych postrzegać jako tego, czy zarabiam dobrze, czy nie zarabiam. Bądź ja nie mam tylu lajków, to ja nigdy nie będę zarabiać z muzyki. Zaraz wam pokażę dokładne liczby, które warto mierzyć, które Was w ogóle przybliżą do tego, czy idziecie w dobrą stronę. Oczywiście ja jestem również fanem budowania marki osobistej, dużych wyświetleń, bo wiralowe wyświetlenia mogą nam oczywiście pomóc. Duże zasięgi na mediach społecznościowych mogą nam pomóc. Jak najbardziej. Ale w momencie, gdy nie wiemy, co, Zrobić z tymi wyświetleniami, z lajkami, to nie będzie wyznacznikiem, że mam virala, mam bardzo dużo wyświetleń, mam bardzo dużo obserwujących, równa się zarabianie. Dlatego dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o konwersji. Jest to słowo, które będę tak naprawdę używał dość często pewnie na etapie naszych rozmów dotyczących zarabiania w branży muzycznej, bo konwersja pozwoli nam realnie zbadać, czy idziemy w dobrym. Kierunku z wyznaczonym celem. I o co chodzi? Konwersja pozwala nam liczyć efekty podjętych naszych działań i pokazuje tak naprawdę, czy gdzieś realizujemy swoje cele. Dajmy przykład jednej konwersji. Mamy tutaj na przykład post na Facebooku, który kieruje na naszą stronę www, i następnie ktoś kupuje dwie usługi Mixu. Dajmy na to, że przeszło ze strony Facebooka na www 100 osób. To teraz wiemy, że z tych 100 osób kupiło dwie osoby naszą usługę. Ja jestem świadomy, że konwersja tutaj wyniosła 2% i może to będzie gdzieś konwersja później powtarzalna, czyli taki, osiągnąłem cel, mój cel to był post, który kieruje od razu na przykład do sprzedaży usługi, nie wiem, produkcji, miksu czy godzin w studiu. Tutaj to jest 2%, ale zobaczmy dokładnie, jak liczyć w każdym przypadku taką konwersję. Ogólnie konwersję liczymy tak, i warto właśnie podejmując jakiekolwiek działania, zawsze ją gdzieś mierzyć. Czyli mamy cel przez liczbę podjętych działań razy 100. To się równa wynik z konwersji tutaj u nas. Czyli podstawmy to sobie. Dajmy na to, że naszym celem jest sprzedaż usługi Mixu. Sprzedaż, cel, Mix. To jest nasz cel. Podjęte działania, które chcemy zrobić, chcemy dawać post, może sprzedażowy na Facebooku, który będzie prowadził do tej sprzedaży. Czyli tutaj jest post na Facebooku. Razy 100. I teraz podstawmy tutaj liczbę. Udało nam się sprzedać 5 usług miksu, a post zobaczyło 100 osób. Razy 100. To akurat podaje proste liczby, abyśmy sobie bardzo łatwo wyliczyli tą konwersję. Czyli konwersja i spełniony nasz cel wyniósł tutaj 5%. Co? Jest bardzo dobrą konwersją w tym momencie. Mając takie liczby przed sobą, możemy realnie zobaczyć i stwierdzić, czy nasze działania przynoszą dany cel. I tutaj chciałbym właśnie Wam pokazać przykład, że lajki mogą kłamać. A dopiero znając konwersję, możemy zobaczyć, jakie naprawdę mamy działanie. No, dajmy na to, że wciąż bazujemy na tym przykładzie. Pierwszy przykład: duży profil. Duży profil. Tam, na mediach społecznościowych oczywiście. I to jest. Jego wynik na przykład. Sprzedał również 5 usług miksu. Chcemy znowu wyliczyć, ile osób gdzieś zobaczyło post bądź ile osób gdzieś zalajkowało. Na przykład. Dajmy na to, że teraz będziemy liczyć lajki. Chcemy policzyć, czy lajki w ogóle jakikolwiek się odnoszą do konwersji. Post, który ktoś wrzucił, no miał mega duże zasięgi i miał 1000 lajków. Razy 100. Tutaj mamy. Jedną konwersję. Zaraz ją wyliczymy. A teraz mamy mały profil, któremu udało się również sprzedać 5 usług miksu, ale przy 100 wyświetleniach. Razy 100. Czyli tutaj mamy konwersję na poziomie 5%, a tutaj jak sobie policzymy tę konwersję, ona wychodzi 5%. I tutaj już widzimy, że tak naprawdę ten mały profil sprzedając tyle samo usług. Ma o wiele lepszą konwersję, czy lepszą społeczność, która tak naprawdę zamienia się w płacących klientów. I on nie musi mieć wielkiego profilu, nie musi mieć wielkich wyświetleń, aby tak naprawdę mieć taką samą sprzedaż, może co ten profil, co ma właśnie te tysiąc lajków pod swoim postem na Facebooku. To pozwala nam realnie sprawdzić nasze liczby i ocenić, czy my naprawdę się nie udaje, dlatego że nie mamy tylu lajków. Także pamiętajcie, nie działajmy i nie podejmujmy decyzji na tym, tym, że muszę mieć dużo lajków. Tylko sprawdźmy, co możemy zrobić cały czas, aby tą konwersję polepszyć. I teraz właśnie chciałbym troszeczkę porozmawiać, jak realnie w życiu możemy to poprawić, aby no, nasz biznes w branży muzycznej działał lepiej. Powiem wam kilka przykładów i oczywiście później wszystkie rzeczy, o których będziemy mówili na etapie właśnie tych naszych rozmów dotyczących zarabiania w branży muzycznej, będą mogły się później przydać w polepszeniu tej konwersji. Także idziemy do kolejnego przykładu, który, pff, no, już w tym momencie pozwoli nam dużo rzeczy stwierdzić. Post na po prostu mediach społecznościowych. Tutaj po prostu dam social media, bo to, czy wy będziecie chcieli na Instagramie prowadzić, TikToku, czy tak dalej, to nie będzie miało dużej różnicy. Z mediów społecznościowych prowadzimy do strony www, a później. Prowadzimy do sprzedaży. I to możecie zrobić pod swój przykład. Czy to jest usługa miksu, czy to jest produkcja, czy to jest godzina w studiu, czy to jest nawet wasz post sprzedaży biletów, jeśli jesteście artystami. Z mediów społecznościowych na naszą stronę przeszło 100 osób, a z naszej strony www. kupiło, dajmy na to, 10 osób. Czyli tutaj widzimy, że tak naprawdę bardzo fajnie, nasz post społecznościowy przeniósł nam ludzi i 10 osób kupiło. Czyli teraz mamy też znowu konwersję na etapie 10%, ale nie razy jest tak, że ten nasz Post z mediów społecznościowych przeniósł na stronę tylko 5 osób i kupiło 0 osób. No, też nie się nie oszukujmy, jeśli mało osób zobaczyło naszą stronę, naszą ofertę, to co mamy do zaoferowania, to no, jest tutaj bardzo słaba konwersja. No, konwersja sprzedaży jest na etapie 0, tak naprawdę mm, procent w tym momencie. I to jest dla nas wskazówka. No, jak tylko 5 osób z naszego postu na mediach społecznościowych przeszło teraz, no to my już wiemy, gdzie jest problem, gdzie jest problem w naszej komunikacji. Nasz problem nie jest w jakiejś słabym produkcie, słabej ofercie, w słabym jakimś komunikacie, co mamy do sprzedażnia, nasz problem jest teraz na naszym mediu społecznościowym, bo osoby nie klikają i nie przechodzą na stronę. Także my wiemy, że nie musimy teraz myśleć nad ofertą i poprawiać ofertę, nie musimy myśleć nad stroną www. My teraz musimy dać pełne skupienie na. Lepsze posty, bo wiemy, że tutaj jest problem. To pokazuje właśnie nam, gdzie powinniśmy tą swoją energię włożyć w działanie. Cały czas zajmiemy na to, że robi to jeden, ten profil na, na mediach społecznościowych. Super, na stronę przeszło tysiąc osób, a kupiło zero. W tym momencie wiemy, że mogą pojawić się dwa problemy: albo ten nasz post na mediach społecznościowych kierowaliśmy do złej społeczności, do złych osób, bądź nasza oferta nie przemawia do nich. I tutaj musimy się zastanowić. Te liczby znowu pokazują nam, nad czym mamy pracować. Już nie musimy pracować nad lepszym postem. No tysiąc osób, dajmy na to, przeszło na naszą stronę www i zobaczyło naszą ofertę. Ale w ofercie coś było nie tak. Bądź w osobach, do których kierowaliśmy ten post na mediach społecznościowych. przeanalizujmy sobie, co mogło pójść nie tak. Może twoja oferta po prostu bardzo źle wyglądała. Może twoja strona ładowała się dwie godziny. Może strona w ogóle nie działała. I już mamy tutaj kilka rzeczy, które musimy sprawdzić. I teraz sobie myślę, co mogę zrobić, no żeby te liczby szły do góry. Zobaczyć, czy strona może się szybciej ładować. Może muszę lepiej przedstawić ofertę. Może muszę dodać coś do mojej oferty. Może coś jest niejasne. Może ludzie zawsze zadają jakieś pytanie i nie są pewni. A może muszę poprawić produkt, bo ich po prostu to w tym momencie nie działa. Ale może być drugi problem, który tutaj widzimy. Przeszło tysiąc osób aż. No nikt nie kupił. Właściwie dopracowałem tą ofertę. To może kierujesz w złą społeczność swój ruch. Ten twój post na mediach społecznościowych poszedł na grupie dla producentów. A ty sam jesteś producentem. Oto wiadomo, że producenci nie będą chcieli od Ciebie kupować muzyki, bo sami sobie ją stworzą. Ale może był ten twój na tyle interesujący, że oni klikali. Także tutaj pokazałem Ci kilka rzeczy, które właśnie możesz sam sama sobie liczyć i Zerkać, gdzie u ciebie jest problem, i ta konwersja pokazuje, nad czym możemy pracować i możemy zweryfikować w ogóle, gdzie u nas w biznesie jest problem. Gdzie tak naprawdę teraz powinniśmy się skupić na naszych priorytetach. I teraz chciałbym pokazać Ci, jak jeszcze możesz realnie polepszyć swoje działania, bo może już jest dobrze. Dzięki konwersji i liczeniu jej. Dajmy na to, że teraz średnio 1000 osób przechodzi na Twoją stronę bądź na Twoją ofertę, kupuje 5 osób, czyli mamy tutaj tak naprawdę konwersję. Na etapie pół procenta. I teraz znowu myślimy, co możemy zrobić, aby było lepiej. Widzimy, że teraz mało osób kupuje. Dopracowujemy ofertę, piszemy lepsze nagłówki, przyspieszamy stronę. I widzimy, że przy kolejnym poście z tych tysiąca przejść kupiło 10 osób. Poprawiliśmy konwersję niesamowicie, bo poprawiliśmy ją dwa razy, czyli osiągnęliśmy sukces. Ale tak naprawdę dla oka 0,5% na 1% no nie wygląda to zachęcająco, ale my bardzo poprawiliśmy wynik, bo wcześniej, no dajmy na to, że sprzedawaliśmy 5 produkcji jednego postu, a teraz sprzedaliśmy 10. To dla nas jest bardzo duża zmiana. Tą zmianę pozwala nam właśnie również zobaczyć liczenie konwersji, bo zerkanie bez znania właśnie tej konwersji na kogoś profile, media społecznościowe, to jest gdybanie, że on zarabia z tej muzyki. Te liczby nam pokazują dokładnie, czy my podejmujemy dobre działania i czy my realnie Możemy liczyć tutaj na jakiś zarobek, gdzie możemy poprawić, gdzie musimy łatać tak naprawdę dziury w naszej drodze, naszego klienta. Czy to jest post na mediach społecznościowych, czy to jest oferta, czy to jest komunikacja, czy to jest wybór w ogóle dobrej społeczności, o czym też będziemy mówili. Będziemy tworzyć sobie naszego awatara idealnego klienta, ale będę pewnie często powtarzał, że to działanie poprawi twoją konwersję. Dlatego teraz chciałem to wytłumaczyć, troszeczkę liczb, Troszeczkę rzeczy, ale to realnie może wpłynąć i pomóc w Twoim biznesie na podejmowanie dobrych działań i nieocenianie, że ktoś dobrze zarabia, bo ma dużo lajków. To może pomóc. Jak najbardziej, jestem fanem, żebyś miał jak najwięcej wirali, dużych treści i tak dalej, bo to może pomóc w naszym biznesie. Ale z małych wyświetleń, jeśli będziemy dopracowywać te rzeczy, które nie działają, tak jak przed chwilą tutaj Ci pokazałem, możemy mieć nieraz takie same efekty, jak te wielkie konta na mediach społecznościowych. Bo wiemy, co dokładnie liczyć. Także mam nadzieję, że tego typu treści Ci się podobają. Daj znać w komentarzu, jakie jest Twoje największe wyzwanie w, właśnie w sprzedaży tych usług, i daj znać, czy tego typu lekcje Ci pomagają. Zostaw też łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć.